Trwają ostatnie przygotowania do uroczystości wręczenia włóczni Jaćwingów za zasługi dla Suwałk. Mieszkańcy miasta zgłosili do nagrody kilkudziesięciu kandydatów. Kto wygra? Już dziś za kilka godzin poznamy kolejnych laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk Włócznia Jaćwingów. Gala po raz kolejny z rzędu odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury. W tym roku przyznamy 6 takich nagród. Jedna z tych nagród będzie to, można powiedzieć, taka wyjątkowa nagroda, ponieważ ta Włócznia Jaćwingów zostanie wzbogacona o pewien element i zostanie przekazana osobie, no można powiedzieć, wybitnie zasłużonej nie tylko naszemu miastu, ale też całemu regionowi. Laureatów poznamy o godzinie 18:00. Gala wręczenia Włóczni Jaćwingów odbędzie się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Uwieńczona zostanie koncertem trzech tenorów Trevoci. Do wspólnego śpiewania skrzyknęli się dokładnie 10 lat temu. Na gali zaśpiewają z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Wiem, że są jeszcze wolne miejsca, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu, to można już dziś udać się do Suwalskiego Ośrodka Kultury, by wziąć udział w gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Suwałk Włóczni Jaćwingów. Do nagrody, jak co roku, zgłoszono kilkadziesiąt osób. Niektóre z nich powtarzały się. To jest, można powiedzieć, norma, jeżeli chodzi o wszystkie, też i poprzednie edycje, że te kandydatury powtarzały się. Natomiast też nie jest to żaden wyznacznik dla kapituły, która wybiera ostatecznie, kto tą nagrodę otrzyma w procedowaniu właśnie tego wyboru. Także poznamy dzisiaj, kto z tych kilkudziesięciu osób zdobędzie te nagrody. Myślę, że w pewnym momencie mogą być jakieś zaskoczenia. Laureaci, jak zdradził nasz rozmówca, nie wywodzą się głównie z branży biznesowej. Są wśród nich osoby związane z kulturą i medycyną. Wszystkiego dowiemy się po dzisiejszej ceremonii.